Witam Was serdecznie z tej strony Kula, korzystając z ostatniego chyba takiego spokojniejszego dnia, bez deszczu i bez wiatru, zabrałem Was na pole, gdzie jest zasiany rzepak po grochu, tutaj na tym najsłabszym stanowisku powiedzmy. I tak jak zobaczycie, mam nadzieję, że widać, mamy jakieś zróżnicowanie w kolorze rzepaku, od takiego ładnego ciemnozielonego do takiego jasnego. Są miejsca, gdzie było gdzieś tam mokro, tu od drogi trochę tasznika powyłaziło. Tu jest bardzo słaba ziemia. Dodatkowo widać po kolinach, było tu mokro. Zobaczcie, co tutaj się zrobiło. Jest takie miejscami, że pak jest bardzo słaby. Ale korzenie. No akurat ten nie ma zbyt ciekawego korzenia. Ale zobaczcie, szyjka korzeniowa dosyć gruba. Ładnie wciągnięty. I tu właśnie się trafiają osobniki, które mają ślady żerowania galasówka. O, ten ładnie siedzi głęboko, dosyć, o, długi, zobaczcie, długi korzeń, gruby, bardzo, stosunkowo, zobaczcie, grubość korzenia do szyjki korzeniowej jest zdecydowanie, korzeń jest grubszy, tu widać ślady żerowania, nawet jest tutaj larwa, śmietki, korzeń mimo wszystko, patrząc na razetę, dosyć długi, ale trafiają się tutaj, tak mówię, osobniki zeżarte przez galasówka. Zerknę tylko szybko, którą mamy godzinę, ponieważ, o, 38. Chcę tak po 10 minut nagrywać, bo potem kamera mi to tnie i nie chcę to potem bawić się włączenie i tak dalej, bo to traci potem film na jakości. Zobaczcie, mamy tu bardzo również takie biedne rośliny, ale ze stosunkowo korzeniem dosyć, powiedzmy, długim. Mamy 2, 4, 5, 6, 7 liści, czyli takie minimum, powiedzmy, na zimę osiągnięte, ale na szczęście takich miejsc jest mało. Są też takie miejsca bardzo ładne. Są miejsca, gdzie powychodziły samosiewy, tak jak na przykład tutaj. Widać, że rzepak tu jest dużo większy, ale i zobaczcie, gęstszy. No, korzeń pękł. Korzeń pękł, ale to też to, że on jest taki krótki, jest też, musi być spowodowany jakimś tam szkodnikiem. Bo to jest, zobaczcie, jak ten korzeń wygląda. Malutki taki tam rozciepiowrzałowany na dole, więc to są ślady żerowania. Ja już tu wcześniej chodziłem. I o, zobaczcie, ostatnio wyrwałem. Jakiś czas temu tu byłem. O, trafiają się i takie osobniki z takim korzeniem. Także bardzo ładne. Przejdziemy na drugą stronę rowu. Tutaj ten rów tak się ciągnie przez całą długość praktycznie. Tam mamy kawałek przerwy i potem dalej jest rów. Nie zwalczałem tutaj jednoliściennych, bo nie było za bardzo warunków. Z początku tych jednoliściennych było mało. Więc nie było sensu jechać. Stanowisko po grochu, więc wolniejsze od tych chwastów. Ale teraz już powychodził. Zobaczcie, tutaj mamy sporo samosiewów. Zobaczcie, jak ten rzepak jest przybarwiony. Dalej już widać nawet rzędki, więc od razu pokrój roślin jest zupełnie inny. Mimo wszystko, tu gdzie jest trochę rzadziej, o, widać owiec głuchy. Mam nadzieję, że on wymarznie. Powinien. Zobaczcie, tu gdzie jest trochę więcej miejsca, rzepak ładnie sobie leży. Korzeń od razu. O kurza melonia. Długi. O, zobaczcie. Idealnie przygotowana roślina do spoczynku zimowego. Bardzo ładny, długi korzeń, bardzo gruby. Bardzo gruba szyjka korzeniowa, tu mamy spokojnie 2 cm. Bardzo króciutka. Do tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 liści. Idealnie przygotowana roślina i takich roślin mamy tu więcej. Następna. Także miejscami, a tu zobaczcie, gdzie są samosiewy. Rzepak zaraz taki tam przykurczony. Bardzo poprzebarwiany. O, to jest samosiew. Od razu widać. I spróbujemy znaleźć tu roślinę, która była zwysiana. Ciężko teraz tu znaleźć. O, zobaczcie, jak one wyglądają. Tu, gdzie jest dużo więcej roślin. Mamy co? Mamy 3, 4 liście. Piąty wychodzi, bieda z nędzą. Tutaj, tu jest bieda z nędzą miejscami. O, buty już mam całe mokre. Nie wiem, jeszcze do sklepu iść. Zobaczcie, tu wychodził, tak jak mówiłem, owiec. Nie likwidowaliśmy tu samosiewów. Mamy miejsca, gdzie było trochę mokrzej. Pamiętacie to też z filmów. Więc ten rzepak od razu też jest dużo mniejszy, poprzebarwiany, ale nie wygląda tak jak tam, gdzie są samosiewy, bo jest mimo wszystko, o, a tu mamy nawet i możliwe, że kiłę. Chociaż, tak, to będzie kiła. Widzicie? Trafiają się, rzepak co prawda tutaj nie jest jakoś tam gęsto siany, ale tu będzie
na 99% to jest kiła. To też, tak, to jest kiła, zobaczcie. O, żywy dowód na kiłę. Także w następnych latach trzeba będzie, co prawda teraz trochę ten podozmian zmieniamy, więc będzie rzepak rzadziej, ale tu trzeba będzie pomyśleć o odmianie kiłoodpornej. I zobaczcie, jakie te rośliny tu są od razu. Tylko że tutaj też jest, tak jak mówiłem, miejsce mokrzejsze, to z filmów pamiętacie, ten rzepak był zdecydowanie dużo mniejszy. No ale to jest tutaj ewidentnie, o, no to jest ewidentnie kiła. Proszę bardzo, chciałem właśnie Wam to też pokazać, że trafiają się miejsca, kiła lubi takie miejsca o słabym pH. Tutaj trzeba będzie w przyszłości wapnować, pH jest takie, powiedzmy, na pograniczu, ale ziemie takie właśnie wilgotne, tak jak w tym roku, na słabszych stanowiskach kiła się pokazuje. I to mamy tutaj w tym roku, kamień odrzucę na ścieżkę, o, żeby później go zabrać. I tu jest ewidentnie mamy rzepak porażony kiłą. Nie wszystkie rośliny, bo ja już tu chodziłem, szukałem, o, ale teraz jak znalazł, wyrywam same rośliny porażone kiłą. Zobaczcie, korzeń się zniekształca. O, bardzo łatwo ulega pęknięciu i wtedy te rośliny próbują się jakoś tam bronić i puszczają. O, to jest kiła, widzicie? Dodatkowo śmietka gdzieś tam pożarta. Z tego rzepaku tutaj w tych miejscach praktycznie nic nie będzie i przez to też on jest poprzebarwiany. Przyjdziemy kawałek dalej i zobaczycie, że tego nie będzie. Zobaczymy nawet tutaj zaraz te rośliny takie. O, roślina ładniejsza niby. Mamy tutaj też porażenie kiłą. Zobaczcie, to jest ewidentnie. Wezmę kamerę niżej, mam nadzieję, że widać to tym razem. Roślina się broni. Puszcza nam tu drugi korzeń, tu powinien iść palowy, puszcza z bocznego, robi palowy, z tego to jeszcze coś tam będzie, ale szału w tych miejscach nie mamy się czego spodziewać. W dołkach, gdzie był słabszy rzepak, od razu więcej też samosiewów jednoliściennych. Przejdźmy kawałeczek dalej, zobaczymy jak tu wygląda, chociaż tu już wiem, że powinno być lepiej z tego, co pamiętam. Ale też, o, zobaczcie, jakie porażenie. Także tu możemy zapomnieć o jakimś tam super ekstra plonie. Bardzo dobre rezultaty w walce z kiłą ma Topsin, który tu używałem. Nie hamuje on kiły, bo oczywiście kiła jest wirusówką przenoszoną przez płazieńce, o ile dobrze pamiętam. Więc nie, w żaden sposób nie ma lekarstwa na nią, że tak powiem, ale on korzystnie, powiedzmy, oddziaływuje na rośliny. O, tu mamy, zobaczyć, już bez kiły, chociaż nie, zobaczcie, delikatne, chociaż to może być i galasówek, musiałby to przeciąć, nie mam, nie, wychodzi na to, że to będzie też chyba kiła, chociaż nie chce się rozerwać, to będzie też kiła, ale mimo wszystko, zobaczcie, roślina dużo lepiej sobie z tym poradziła. No i mówię, są miejsca, szczególnie te właśnie podmokłe, gdzie mamy porażenie przez kiłę, gdzie praktycznie wszystko niekorzystne, co mogło być, to się tu nałożyło, bo i tutaj podmokły teren, samosiewy i do tego kiła i plon mamy z głowy. Chociaż, o, zobaczcie, jedna roślina porażona, jak wygląda, druga zdrowa, wygląda zdecydowanie inaczej. Chociaż w pamiętnej zimie, sezonie, nie ten poprzednim, tak, tylko, czyli to będzie 15-16, mieliśmy rohana na polu, gdzie była kiła. To była nasza jedyna odmiana hybrydowa. Co prawda niedużo, bo 3 hektary i z tego porażone było gdzieś tam około hektara. Faktem, że wtedy wiosna była w miarę sprzyjająca. I z tego pola zebraliśmy tak plus minus około 4 ton, więc to, że jest kiła, i tak jak mieliśmy tą jedną roślinę, która sobie z tym radziła, to zaraz nie oznacza, że mamy po plonie. O, mamy, są gdzie miejsca, zobaczcie, gdzie nie ma tak kiły, tu są samosiewy, no jednoliścienne, gdzie nie ma kiły, zaraz ten rzepak wygląda inaczej, chociaż te dwa liście też są takie tam biedne. Także wiosną myślę, żeby tutaj też pojechać Topsinem, nawet chyba w Topagrze teraz ostatnio widziałem, czy gdzieś, że Topsin niby ma rejestrację w walce z kiłą. Nie pamiętam dokładnie, jak to tam było opisane, ale
ale że korzystnie również wpływał tutaj na rozwój roślin, pomagał im jakby radzić sobie w tych stresujących warunkach. O, gdzie mamy taki ten rzepak też większy, zobaczymy, bo tu szczerze mówiąc nie chodziłem. O, chodź tutaj. Ale korzeń wydaje się być długi, ale coś go tutaj też przeatakowało, że jest taki o zniekształcony bardzo. Niby góra wygląda ok, a korzeń wcale nie jest ok. Zobaczymy, jak to się tutaj nam będzie rozwijać. Tutaj też mamy jakiś taki. Zobaczcie, tu jest bardzo słaba ziemia, a korzeń nie jest wcale jakiś tam długi, także no, wygląda to jak wygląda, nie jest za ciekawie i tu nie ma co walczyć o rekordy, bo się nie da, chyba że naprawdę wiosna będzie bardzo korzystna, mokra. Przede wszystkim, co w walce z kiłą najważniejsze, to wapnowanie. To jest pierwszy i najważniejszy temat, odczyn.